Powiedzmy, że mamy funkcję daną takim wzorem. f od x równa się x kwadrat dodać 1. No i teraz chcemy obliczyć wartość średnią tej funkcji, którą tak oznaczam wartość średnią na przedziale domkniętym od 0 do 3. No i teraz zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie to zadanie rozwiązać. Zwłaszcza jeżeli znasz poprzedni film na temat wartości średniej, gdzie było to pojęcie wprowadzone. No właśnie. No jak ja bym to zrobił? No, może zaczniemy od narysowania tutaj pomocniczego rysunku, który nie jest konieczny, ale go narysuję, żeby, żebyśmy lepiej wyobrazili sobie, o co chodzi w tym zadaniu. Czyli tutaj mam przedział od 0 do 3. No to powiedzmy, że tutaj mam. 1, 2, 3, a na osi pionowej muszę mieć chyba mniejszą skalę, dlatego, że tutaj będę miał. W zerze wartość funkcji jest 1, a dla trójki jest 10, bo to jest 3 do kwadratu to 9, czyli razem 10. To tutaj muszę trochę inną skalę na osi pionowej zrobić. Powiedzmy, że tak: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No i tak dalej. Tu jest 10. No to narysujmy teraz wykres tej funkcji. Zaznaczę, to tutaj. W zerze wartość. W zerze wartość mojej funkcji jest 1. W jedynce wartość funkcji jest 2. W dwójce wartość mojej funkcji to będzie... 2 do kwadratu to jest 4, dać 1 to będzie 5. 5 to mamy tutaj, czyli tu jest 5. I teraz w trójce, już mówiłem, jest 10. Czyli dla trójki to będzie prawy koniec mojego przedziału. Dla trójki wartość funkcji jest 10. No i wykres tej funkcji będzie przychodził przez te punkty, to będzie taki kawałek paraboli tutaj, czyli będzie wyglądał jakoś tak. Wykres tej funkcji na tym przedziale. No i teraz jak obliczyć wartość średnią, no tak jak pokazywałem w poprzednim filmie. Wartość średnia funkcji to jest 1 przez długość przedziału. Długość przedziału w tym wypadku jest równa 3 razy całka. Po tym przedziale, czyli od 0 do 3, z mojej funkcji, z funkcji x kwadrat plus 1. No to możemy łatwo to obliczyć. 1 trzecia. Tutaj musimy znaleźć funkcję pierwotną. No to funkcja pierwotna do x kwadrat to jest x do trzeciej przez 3, a funkcja pierwotna do jedynki to jest po prostu x. No i to jest w granicach od 0 do 3. Czyli to się równa 1 trzecia i teraz w górnej granicy x do trzeciej, czyli 3 do trzeciej to jest 27, podzielić przez 3 to będzie 9, dodać po prostu 3 i teraz odjąć w dolnej granicy, tutaj jak wstawimy za x 0, no to mamy po prostu 0 i tu 0 i tutaj 0, czyli to jest 9 plus 3 to jest 12, razy 1 trzecia to będzie 4. Czyli wartość średnia mojej funkcji jest równa 4. Wartość średnia mojej funkcji w tym przedziale. To jest wynik. No i to jest koniec rozwiązania zadania, ale możemy teraz jeszcze zastanowić się nad interpretacją tego wyniku, żeby pokazać mniej więcej to samo, co było w poprzednim filmie. Czyli tak, tutaj mamy ta wartość średnia zdefiniowana w ten sposób, że to, jest, że to jest 1 przez długość przedziału razy całka. Oznaczona, a całka oznaczona to jest po prostu pole pod tą krzywą. Czyli to jest to pole, które teraz tutaj ja zakreskuję. To jest to pole, wyjechałem trochę, to jest to pole, które obliczamy tutaj w tym miejscu. To jest to pole. No i to jest to pole, które nam wyszło równe 12, tak. No i teraz my mówimy, że wartość średnia tej funkcji, tutaj otrzymaliśmy, jest równa 4. Tutaj mamy 4 i ta wartość średnia to jest tyle. I widzimy, że ta funkcja tutaj w którymś miejscu, w tym dla, jakiego, dla jakiegoś x, przyjmuje tę wartość 4. Tutaj gdzieś między 1 a 2, trochę bliżej dwójki pewnie. W tym punkcie wartość, wartość funkcji, w tym punkcie C powiedzmy jest równa 4. No i to tak jest właśnie, że jak mamy funkcję ciągłą na jakimś przedziale, to ona gdzieś przyjmuje tę, tę wartość średnią. To zawsze tak jest, to nie jest przypadek. No i teraz. Mówimy, że wartość średnia jest tak zdefiniowana, że, że pole teraz takiego prostokąta, który teraz zakreskuję tutaj na czerwono, o tego prostokąta, jest takie samo jak pole pod wykresem tej funkcji. A pole, a pole tego prostokąta jest równe po prostu. Długości przedziału razy wartość średnia funkcji. Czyli wartość średnia jest tak zdefiniowana, żeby pole tego czerwonego prostokąta, którego wysokość jest równa wartości średniej, było takie samo jak pole pod wykresem funkcji. No i to jest dosyć intuicyjne. To jest dosyć intuicyjna definicja wartości średniej. Jak się tę, tę intuicję przyswoi, to nie trzeba się uczyć na pamięć tego wzoru, tylko po prostu. To jest coś, co samo, samo się narzuca, że, że to tak właśnie powinno być, tak, że tak powinno się liczyć wartość średnią z funkcji na przedziale.